Cześć, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek firmy SteelSeries 9H. 9H jest to najbardziej zaawansowany model z serii H. W całej serii mamy 3 zestawy słuchawek dla graczy. Najbardziej podstawowa wersja to 3HV2, kosztująca poniżej 200 zł. Potem mamy taki model pośredni, 5HV3, kosztujący plus minus 250 zł. I serię zamyka najbardziej zaawansowany, najlepiej wykonany także model, czyli 9H. W dniu premiery kosztował 650 zł. Teraz można kupić te słuchawki już za przynajmniej 100 zł mniej, nawet za 520 zł. Jest także szansa, że stanieją jeszcze bardziej. Czym się one wyróżniają? Poza kształtem i konstrukcją, o której sobie za chwilę pomówimy, wyróżniają się tym, że obsługują technologię Dolby. Jest to dokładnie technologia Dolby ProLogic 2X oraz technologia Dolby Headphone. Oznacza to tyle, że te słuchawki potrafią emitować dźwięk w wirtualnym 7.1. I słuchawki te z założenia mają być słuchawkami dla graczy, natomiast świetnie nadają się także do słuchania muzyki i oglądania filmów. Słuchawki te posiadają znakomite pasmo przenoszenia dźwięków. Jest to od 10 Hz do 28 kHz. Impedancja to 32 ohmy, natomiast dynamika wynosi 110 dB. To tyle jeśli chodzi o takie surowe parametry techniczne, natomiast zobaczmy jeszcze jak są skonstruowane. Sam pałąk mamy z wysokiej jakości plastiku, na górze jest logo SteelSeriesa. Sam pałąk jest dość elastyczny, dzięki temu może się do pewnego stopnia wygiąć, a przy tym nie uszkodzimy słuchawek. Jest to dobre, jeśli przypadkiem na przykład wrzucimy je w bagaż, czymś się przygnieciemy, coś na nie położymy, nic nie powinno się temu pałąkowi stać, gdyż jest na tyle elastyczny. Wnętrze pałąka wypełnione jest 4 mięciutkimi poduszkami. W środku znajduje się bardzo miękka gąbka, która zapewnia doskonały komfort. Jak widzicie, poduszeczki te obite są materiałem. Regulacja słuchawek jest bardzo klasyczna. Jak widzicie, cały element regulujący wykonany jest ze stali. Jest tu także logo SteelSeriesa. Regulacja jest precyzyjna i pozwala na wyregulowanie słuchawek aż do takiej rozpiętości. Dlatego dopasują się bez problemu do każdego użytkownika. Podążając dalej, jak widzicie, same muszle mają dość prosty kształt. Mają tutaj takie jakby otwory wentylacyjne, plastik jest matowy, nie mamy generalnie żadnych świecących, błyszczących elementów z plastiku, poza takimi drobnymi obwódkami dookoła tych nauszników. Tak więc wszystko wygląda dość prosto, dość surowo, co oczywiście dla wielu osób może być zaletą, ponieważ nie wszyscy lubią słuchawki podświetlane, w błyszczącym plastiku itd. Jeśli chodzi o zakres ruchomości tych nauszników, to wygląda to mniej więcej tak. W tą stronę troszeczkę oraz troszeczkę w tą stronę i jeszcze w tej płaszczyźnie nauszniki nam się ruszają niewiele, ale wystarczająco, żeby je w wygodny sposób założyć i zdjąć. Co do samych nauszników, jak widzicie, są naprawdę duże, obite są skórą najwyższej jakości, gąbeczka jest bardzo miękka. Uczucie, kiedy mamy założone te słuchawki, jest po prostu świetne, ponieważ nie cisną nas ani u góry, ani po boku. Dopasowują się do użytkownika rewelacyjnie. Całe słuchawki utrzymane są w takiej dość ciemnej tonacji, wszystko jest czarne, poza elementami ze stali, natomiast w środku mamy troszeczkę koloru. Kolor pomarańczowy, wyściółka membran oraz obszycia są pomarańczowe. Wygląda to naprawdę ładnie. Pod tymi osłonkami kryją się 50 mm membrany bardzo wysokiej jakości. I uwaga, tutaj mamy typ zamknięty. Te przetworniki znajdują się pod dodatkową warstwą izolacyjną, którą tutaj można wyczuć. I nie dość, że tutaj, to słuchawki mają także obudowę zamkniętą z tej strony. Dlatego przede wszystkim dźwięk wytwarzany jest naprawdę mocny. Mamy mocny bas. Świetnie słyszymy także wszystkie efekty z gier, czyli strzały, wybuchy, kroki i inne takie urozmaicenia. Producent zadbał o to, zresztą chwali się tym też na stronie, że scena muzyczna tych słuchawek stworzona jest specjalnie do gier, tak żeby gracz słyszał każdy najdrobniejszy szczegół.
wydobywający się do nas w grach. Żeby ta gra była jak najbardziej przyjemna, jak najbardziej realistyczna. No i też przypomnę, że mamy wybór, możemy używać tych słuchawek jako słuchawek stereo albo skorzystać z efektu wirtualnego 7.1, co oczywiście w jakiś sposób pogłębia wrażenia z gry. Co jeszcze musicie zobaczyć, jeśli chodzi o konstrukcję tych słuchawek? Mamy tutaj ukryty także mikrofon. Jest on praktycznie mało widoczny, ponieważ zobaczcie, tutaj jest mikrofon. Wystarczy nadusić, pociągnąć i wysuwa nam się całkiem niezłej jakości mikrofon. Jak widzicie, jest on na takim elastycznym kablu, przez to możemy go sobie bardzo łatwo dogiąć do ust, dopasować do indywidualnych preferencji, tak żeby dobrze odbierał, a nie przeszkadzał nam w grze. System znany z Siberii, bardzo prosty, a zarazem bardzo funkcjonalny. Schowanie mikrofonu też nie jest problemem. Wystarczy go po prostu wsunąć do nausznika i tyle. I mikrofonu po prostu nie ma. Natomiast za chwilkę przejdziemy jeszcze do okablowania, do wszystkich gadżetów dostępnych w zestawie. Przede wszystkim też sam kabel mamy odłączany. Jest to wtyk micro USB. I już Wam pokazuję, co otrzymujemy razem z tymi słuchawkami. Oto podstawowy kabel, który wychodzi ze słuchawek. Ma on 1,20 m długości i po obu stronach zakończony jest tak samo. Na tym kablu, który oczywiście jest w oplocie, jest pilocik znany chociażby z Siberii, bardzo podobny jak w Siberiach. Logo SteelSeriesa, precyzyjne pokrętło do regulacji głośności w słuchawkach oraz włącznik-wyłącznik mikrofonu. Jeśli mikrofon wyłączymy, pojawia nam się czerwone tło. Nie ma tu żadnych podświetleń, ale jest to system prosty i skuteczny. Natomiast co mamy jeszcze? Jeśli komuś mało, to mamy jeszcze 2 metry przedłużenia, również z takimi wtyczkami, końcówkę do smartfona lub tabletu, standardową końcówkę do peceta z dwoma jackami, jeden z nich do słuchawek, drugi do mikrofonu. Wszystkie te jacki są pozłacane przy okazji, tak więc jeśli ktoś ma dobrej jakości kartę dźwiękową z pozłacanym gniazdem, wtedy jakość tego sygnału będzie możliwie najlepsza. I ostatnia rzecz, prawdziwa perełka, karta USB. Zobaczcie, jest to SteelSeries USB Soundcard wersja 2.0, obsługująca właśnie Dolby ProLogic 2X oraz Dolby Headphone, czyli dająca nam te wszystkie znakomite efekty 7.1, a także efekty, które poprawiają jakość nagrywania mikrofonem, czyli redukcję hałasów w tle i wyrównywanie głośności. I oczywiście, jeśli podłączymy słuchawki poprzez tą kartę, wtedy mamy dostęp do SteelSeries Engine 3. Dzięki temu programowi możemy w łatwy i szybki sposób skonfigurować słuchawki oraz zarządzać wszystkimi funkcjami. Jak widzicie, do tej karty możemy podłączyć słuchawki na dwa sposoby. Albo poprzez jacki, albo poprzez ten port micro USB. Jak to zrobimy, w tym przypadku nie ma większej różnicy, ponieważ jeśli pamiętacie recenzję Siberii Elite, tamte słuchawki były podświetlane, więc żeby skorzystać z podświetlenia, trzeba było podłączyć przez USB. Natomiast podłączenie przez jacki nie dawało nam podświetlenia. Tutaj jakby oba typy połączenia dadzą nam ten sam efekt. Sama ta karta generalnie jest znakomita. Przetestowałem ją dobrze w przypadku Siberii Elite, a także w przypadku 9H. Powiem Wam, że jeśli chodzi o takie karty, które producenci dodają do swoich słuchawek, jak na razie jest to najlepsza karta, z jaką miałem do czynienia. Dźwięk daje naprawdę super jakości, daje fajny efekt 7.1, naprawdę najlepsze wirtualne 7.1, jakie do tej pory spotkało moje uszy, tak to nazwijmy. Też program SteelSeries Engine 3 jest bardzo łatwy w konfiguracji, bardzo przyjemny, dlatego ta karta jest naprawdę mocnym elementem tego zestawu. Więc jeśli nie macie dobrej karty dźwiękowej w komputerze, takiej osobnej, bazujecie na układzie wbudowanym na płytę główną typu Realtek lub innym, to taka karta naprawdę sprawi, że odbiór dźwięku będzie dużo, dużo lepszy. Natomiast osoby, które mają jakąś drogą, dobrą kartę dźwiękową w komputerze lub jakąś kartę zewnętrzną na USB, no cóż, mamy takich produktów bardzo wiele na rynku, wtedy mogą po prostu nie korzystać z tej przejściówki, z tej karty USB i czują po prostu, że ich karta prywatna da im lepszy dźwięk. Tak więc jest to swojego rodzaju opcja, ale bardzo dobrze wykonana i dobrze działająca opcja.
Sprawdźmy jeszcze, jak spisuje się w akcji mikrofon słuchawek Zeiss 9H. W tej chwili słyszycie jeszcze dźwięk płynący z kamery. A teraz dźwięk nagrywany jest już poprzez ten mikrofon. Dodam jeszcze, iż korzystam w tej chwili z karty USB dodanej do tych słuchawek. Karta jest wysokiej jakości, ma różne ustawienia, m.in. włączone jest teraz wyrównywanie głośności wiązki oraz redukcja szumów, hałasów w tle. Możecie w tej chwili ocenić jakość tego dźwięku, jego czystość oraz jak jest głośny. Warto też wspomnieć o oprogramowaniu. Konfiguracja poprzez SteelSeries Engine 3 jest naprawdę prosta. Przede wszystkim możemy stworzyć sobie wiele profili dla tych słuchawek. Poprzez kartę USB dołączoną do zestawu mamy dostęp do equalizera. Mamy w nim kilkanaście ustawień dostosowanych do aktualnych wymagań, czy na przykład oglądamy film, słuchamy muzyki, czy gramy w grę. Dzięki funkcji Dolby Headphone możemy się cieszyć także dźwiękiem wirtualnym 7.1. Mamy także dwie opcje, które ulepszą nasz mikrofon. Jakość nagrywanego dźwięku będzie dużo lepsza i bez zakłóceń. Z tego panelu skonfigurujemy także głośność mikrofonu oraz pogłos. Jeśli będziemy nagrywać mikrofonem, będziemy słyszeć się także w słuchawkach. Tak więc podsumowując, SteelSeries 9H to naprawdę udany model. Słuchawki są co prawda dość drogie, ale dają nam dźwięk świetnej jakości. Dodatkowo mają kartę USB w komplecie, świetną kartę USB. Poza tym idealnie leżą, są bardzo, bardzo wygodne i mają naprawdę niezły mikrofon. Osobiście w tej chwili 9H są moim faworytem wśród słuchawek firmy SteelSeries. Są to najlepsze słuchawki, jeśli chodzi o ogólnie jakość dźwięku, wykonanie, stosunek jakości do ceny. Nie ujmując niczego modelowi Siberia Elite, 9H są od nich sporo tańsze, a przy okazji dają nam praktycznie większość tych samych funkcji co Siberia Elite, może poza tym, że nie są podświetlane. Ale oczywiście podświetlenie dla jednych graczy jest zaletą, inni w ogóle go nie wymagają. Tak więc jeśli stawiacie na taki dość zdrowy wygląd, prostotę i funkcjonalność, a jednocześnie niesamowitą wygodę i świetny dźwięk, wtedy SteelSeries 9H będą naprawdę dobrym, trafionym wyborem. Ze swojej strony naprawdę bardzo serdecznie polecam, ponieważ jak już się zacznie używać tych słuchawek, naprawdę ciężko się z nimi rozstać. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Przypominam także, iż pełna recenzja tekstowa jest dostępna na wideotesty.pl. Link do recenzji znajdziecie oczywiście w opisie filmu, jak zawsze. Zapraszam także na forum wideotestów. Dziękuję, pozdrawiam Was, cześć!